pierwsze wolne elekcje. Po śmierci ostatniego Jagiellona, który panował Rzeczpospolitej obojga narodów, czyli Zygmunta 2 Augusta, zapanowało bezkrólewie, czyli taka sytuacja, kiedy w państwie nie ma żadnego władcy. W związku z tym wybrano Interrexa, osobę, która miała zarządzać państwem do momentu Wybrania nowego króla. Słowo Interrex to jest po prostu połączenie dwóch słów: Inter, czyli między, i Rex, czyli król. Z języka łacińskiego. Tak, Inter, na przykład Inter prawda? Czyli międzynarodowy Mediolan, International po angielsku, czyli Inter, znaczy między. Tym Interrexem został arcybiskup gnieźnieński Jakub Uchański, i on miał pilnować, aby w naszym kraju nie Wydarzyło się coś złego, aby nasz kraj nie podążył się w anarchii podczas bezkrólewia. Na początku następnego roku, czyli 1573, aby zabezpieczyć nasz kraj przed wojnami religijnymi, które wtedy hulały po zachodniej Europie, podpisano akt Konfederacji Warszawskiej, który wprowadzał właśnie tolerancję religijną. Konfederacja, czyli jest to zebranie się szlachty w jakimś miejscu, podpisanie czegoś, w imieniu właśnie całej szlachty. Tą Konfederację Warszawską podpisano między innymi dlatego, że jednym z kandydatów do naszego tronu miał być człowiek spoza Polski, człowiek z Francji ogarniętej właśnie wojną religijną. Jak teraz wyglądała procedura wyboru nowego króla i kto miał tego króla wybrać? Otóż po śmierci ostatniego Jagiellona, decyzję o tym, kto będzie nowym władcą podejmowała szlachta. W czasie Bezkrólewia zbierał się Sejm Konwokacyjny. Ten Sejm miał doprowadzić do zebrania się z kolei Sejmu Elekcyjnego. Sejm Elekcyjny miał doprowadzić do wyłonienia nowego władcy, do wyboru nowego władcy, a następnie miał się zebrać Sejm Koronacyjny, który miał doprowadzić do wstąpienia nowej osoby na tron, czyli do koronacji. Ten Sejm Elekcyjny zbierał się we wsi Kamień pod Warszawą. Dzisiaj już to jest część Warszawy i ten sejm, jak widzimy, zbierał się pod kołym Niebem, na takim placu. Na środku zbierali się delegaci województw, na zewnątrz stała szlachta pogrupowana według województw, czyli na sejm elekcyjny zbierali się szlachcice z całego kraju po to, żeby zagłosować. Głosowanie odbywało się w szopie która była wewnątrz tego prostokątnego placu. Na środku placu jeszcze wychodzili do zebranych senatorzy, a cały plac był odkradzony od reszty terenu takim wałem i rowem dla bezpieczeństwa. Dlaczego? Dlatego, że ten Sejm mógł trwać kilka tygodni nawet. Na ten Sejm zbierała się szlachta z całego kraju. Podróżowanie trwało długo. No i niektórzy szlachcice z niecierpliwie, nieczekaniem często zaglądali do swoich kubków wypełnionych miodem, napojem alkoholowym. No i istniała taka obawa, że tacy podpici szlachcica mogliby chcieć kogoś posiekać swoim, swoją szabelką z jakiegoś tam byle powodu. Dlatego tutaj ten rów dla bezpieczeństwa chodziło o to, żeby oddzielić ten, tą masę szlachty od tych najważniejszych dostojników i żeby zapewnić spokój podczas elekcji. Ten Plac został również namalowany przez Jana Matejkę i tutaj warto sobie ten obraz zapamiętać. Jest to obraz przedstawiający pierwszą wolną elekcję. Wolna elekcja, czyli że szlachcie wolno było każdy szlachcic mógł wziąć w niej udział i wybrać króla. Dzisiaj tak jak powiedziałem, jest to dzielnica Warszawy, to pole elekcyjne na Warszawskiej Woli, znajduje się taki pomnik, który upamiętnia, że właśnie że tutaj było czy tutaj kiedyś odbywało się wybieranie króla, czyli elekcja. Tu mam jeszcze plan, żeby było bardziej czytelnie to, co przed chwilą oglądaliśmy. Jeszcze raz plan tego pola elekcyjnego szopa. Ten plac główny, rów oddzielający senatorów, delegatów, województw od reszty szlachty. Wspomniałem, że jednym z kandydatów do tronu był ktoś z Francji. Do tej osoby zaraz wrócimy, ale tych kandydatów było. Więcej. Co ciekawe, byli to ludzie spoza granic naszego, naszego kraju. I tak, mamy kandydata ze Szwecji, jest to Jan III Waza. Mamy kandydata z Wielkiego Księstwa Moskiewskiego, jest to Iwan IV Groźny, i tutaj przydomek nie jest przypadkowy. Myślę, że ten przydomek bardzo dobrze charakteryzuje tego pana. Był również kandydatem przedstawiciel Habsburgów, czyli władców rządzących Austrią wówczas, Ernest Habsburg no i wspomniany już przedstawiciel francuski Henryk Walezy. Henryk Walezy był zamieszany w organizację Nocy Świętego Bartłomieja, będącej rzezią hugenotów, czyli kalwinów francuskich i właśnie dlatego, że ten kandydat był brany pod uwagę na króla Polski, to Szlachta zdecydowała się na podpisanie Konfederacji Warszawskiej, czyli zapewnienia tolerancji religijnej w Polsce. No, spodziewano się, że może ten Walezy, jeśli będzie królem Polski, to będzie znowu chciał tutaj coś na tle religijnym konfliktować nas, natomiast ta konfederacja zapobiegała temu. Ostatecznie kandydatem, który uzyskał poparcie szlachty, był właśnie Henryk Walezy i w 1573 roku został on koronowany na naszego króla, ale zanim do tego doszło, szlachta wymusiła na Henryku Walezym, aby podpisał taki dokument o nazwie Pacta Conventa. Pacta, czyli pakty zawarte, tak? umowy zawarte. To były osobiste przyrzeżenia króla. On się zobowiązywał do pewnych rzeczy, które, których dokona jako król. Czego on tam się... Do czego on się zobowiązał? Do, zobowiązał się do tego, że będzie walczył o inflanty. Przypominamy, że te inflanty ciągle były kością niezgody pomiędzy Polską a Wielkim Księstwem Moskiewskim. Obiecał, że doprowadzi do zawarcia sojuszu z Francją, czyli ze swoją ojczyzną pierwszą. Obiecał również, że odbuduje naszą polską flotę, która mogłaby się liczyć na Morzu Bałtyckim, oraz także zobowiązał się, że Odnowi Akademię Krakowską, nieco już pod upadłą naszą najstarszą uczelnię wyższą. Drugi rodzaj dokumentu, jaki musiał podpisać Henryk Walezy, żeby zostać naszym królem, nazywał się Artykuły Henrykowskie. Ten dokument nazywał się Artykuły Henrykowskie. To były z kolei zobowiązania króla odnoszące się do ustroju naszego kraju. A więc królu przyrzekł, że. Ciągle będzie w naszym kraju obowiązywała wolna elekcja, czyli że nie będzie chciał swoich potomków umieścić na naszym tronie, że o tym, kto będzie rządził po jego śmierci, dalej będzie decydować szlachta polska. Że będzie dalej w Polsce obowiązywało liberum veto, czyli prawo, które miał każdy szlachcic, prawo do tego, aby zerwać Sejm, jeśli się szlachcic nie zgadzał z jego postanowieniami. Miał też obradować ten Sejm przynajmniej dwa tygodnie, co najmniej raz na dwa lata. Czyli tak, e, taka była częstotliwość słowywania Sejmu. Król musiał prosić o zgodę Sejmu, jeśli chodzi o sprawę sprawy polityki wewnętrznej i zagranicznej, czyli tutaj szlachta potwierdzała, że współrządzi razem z królem. Oprócz tego król potwierdzał wszystkie wcześniejsze przywileje szlacheckie oraz tolerancję religijną. No i król jeszcze, co ciekawe, miał też zgodzić się na to, że szlachta ma prawo do Rokoszu, a Rokosz to jest bunt szlachty przeciwko królowi. Czyli gdyby. Szlachta uznała, że król źle wywiązuje się ze swoich obowiązków, to może szlachta się zbuntować przeciwko niemu, czyli zrobić rokosz. Henryk Walezy nie za długo zabawił na naszym tronie, dlatego że w roku 1574, a więc już w następnym, zmarł jego brat, który rządził Francją, i Henryk Walezy w związku z tym stwierdził: To uciekam do Francji, aby tam zostać królem Francji. Porzucił tym samym panowanie w Polsce. W związku z tym. Mieliśmy znowu bezkrólewie i znowu kolejną wolną elekcję w roku 1572. Szlachta wtedy się podzieliła na dwa obozy. Część szlachty poparła kandydata habsburskiego, czyli z Austrii, Maksymiliana Habsburga, Maksymiliana II Habsburga, a pozostała część szlachty poparła do tronu Annę Jagiellonkę, siostrę ostatniego Jagiellona. I w Krakowie właśnie to Anna Jagiellonka obwołano królową Polski czyli nasz kraj stanął na krawędzi wojny domowej pomiędzy zwolennikami jednego i drugiego władcy. Ci szlachcice, którzy popierali Annę Jagiellonkę, postarali się, aby znaleźć dla niej kandydata na męża, ponieważ uważali, że powinien rządzić mężczyzna naszym krajem. I tego kandydata znaleziono w Siedmiogrodzie, czyli na terenie dzisiejszych Węgier i doprowadzono do ślubu pomiędzy Anną Jagiellonką a Stefanem Batorem. Tu mamy herb Batorego, księcia siedmiogrodzkiego oczywiście harp Polski i harp Litwy. W wyniku tego małżeństwa Stefan Batory przy poparciu Jana Zamojskiego, bardzo wpływowego szlachcica, który później został kanclerzem i hetmanem, Stefan Batory został koronowany na naszego króla, czyli Maksymilian II Habsburg musiał się obejść smakiem i nie został naszym królem. Do tej wojny domowej nie doszło, dlatego że Maksymilian Habsburg wkrótce później zmarł i sprawa się rozwiązała. Czyli mamy kolejnego króla wyłonionego w drodze wolnej elekcji księcia siedmiogrodzkiego Stefana Batorego. A tutaj mamy Zabojskiego, czyli jego kanclerza, jego największego tutaj zwolennika w naszym kraju. Stefan Batorek rozpoczął swoje rządzenie od konfliktu z Gdańskiem, dlatego że chciał on Ograniczyć prawa polityczne Gdańska, ograniczyć prawa Rady Miejskiej w Gdańsku. Gdańszczanie się na to nie zgadzali, a ponieważ mieli dużo pieniędzy, wynajęli sobie armię i toczyli skutecznie, jak widzimy, w latach 1576 77 wojnę przeciwko naszemu królowi. Ostatecznie Batory się z Gdańszczanami dogadał i załatwił sprawę ugodowo. Batory też ustanowił piechotę wybraniecką. Miało to być wojsko złożone z chłopów. Jeśli jakiś szlachcic miał pole, to od każdych 20 łanów, te, łanów tego pola, jeden łan to przypominam od 16 do 25 hektarów, w zależności czy mały, czy duży, czyli od każdych, od każdych 20 łanów musiał wyekspediować do tej armii jednego chłopa, czyli im więcej dany szlachcic miał pola, tym więcej musiał chłopów do tej armii wysłać i w ten sposób powstała piechota wybraniecka, Nasze wojsko wzorowane na piechocie, właśnie Siedmiogrodzkiej. Kolejnym problemem, z jakim się zmagał Batory, była kwestia inflant. Ponieważ Batory toczył, jak już mówiliśmy, konflikt z Gdańskiem, postanowił ten konflikt wewnętrzny polski wykorzystać władca z Wielkiego Księstwa Moskiewskiego, czyli Iwan iv Groźny i zaatakował inflanty. W związku z tym wybuchła wojna o te tereny. Inflanty, przypominamy sobie, są to tereny. Położone w tej części Europy, przy Morzu Bałtyckim, dzisiejsza Estonia, Łotwa, Litwa. No i mamy wojnę o inflanty. W czasie tej wojny doszło do trzech ważnych bitew pod Połockiem, Wielkimi Łukami i pod Pskowem. Te bitwy wygraliśmy i doprowadziliśmy do bardzo korzystnego dla nas zakończenia tej wojny. Ale zanim jeszcze o tym. Powiemy, to zobaczmy sobie obraz Jana Matejki, niestrudzonego Jana Matejki, właśnie Batory pod Pskowem. To znakomite zwycięstwo naszego króla. Nasz król tutaj jest przedstawiony jako osoba siedząca, triumfująca, za nim jego najwierniejszy doradca Jan Zamoyski. Pod Batorem leży niedźwiedź, czyli symbol Rosji pokonanej, dlatego Batory na nim siedzi tutaj, trzyma sobie na niedźwiedziu swoje stopy i jeszcze rzucona jest do jego stóp chorągiew wojsk właśnie moskiewskich, czyli znowu oznaka przegranej Rosjan z naszym królem. Przed Batorem ukaża się władca połocki Cyprian, czyli z ziem zdobytych przez Batorego. Z tyłu jeszcze mamy naszego Hetmana Stanisława Żółkiewskiego. Charakterystyczne tutaj widzimy pióra dla Husarii, polskiej formacji wojskowej, ciężkiej konnicy. No i jeszcze mamy tutaj przedstawiciela duchowieństwa, przedstawiciela papieża Legata. Batory pod Pskowem. Jakie ziemie udało się odzyskać? Udało się odzyskać te ziemie, które najechał Iwan IV Groźny, a więc te pomarańczowe ziemie to są ziemie, które Wróciły do Polski lub przypadły Polsce w wyniku zawarcia rozejmu kończącego tą wojnę, a rozejm zawarto w Jamie Zapolskim. W jamie zapolskim. Batory, już w roku 1586 zmarł, czyli mniej więcej po 10 latach rządzenia, został on pochowany na Wawelu. Ciekawostką jest to, że Batory nigdy nie nauczył się języka polskiego i całe życie musiał korzystać z usług tłumaczy.